Myślę, że to jest świetny pomysł, że wykorzystują kubki wielokrotnego użytku. Bardzo się cieszymy, że rozpoczynamy również w Opolu naszą rewolucję ekologiczną. Polega to na tym, że klient przychodzący na kawę wypożycza kubek i płaci za niego kaucję w wysokości 5 zł. Ta kaucja jest zwrotna przy oddaniu kubka w naszym miejscu, w tym, którym go wypożyczył, bądź też w innych kawiarniach. Na ten moment jesteśmy w trójkę. Rozpoczynamy ten projekt razem z Atelier Cafe i Kofeiną. Jeżeli mam możliwość, to staram się wybierać ekologiczne rozwiązania. Mam nadzieję, że więcej osób będzie popierało taką inicjatywę. Kubek jest wykonany z polipropylenu, więc jest w 100% recyklingowany. To jest najważniejsze. Jeżeli ktoś przyjdzie z brudnym kubkiem, to nie ma najmniejszego problemu. Można go spokojnie wyparzać w zmywarkach, więc tutaj nic się z nim nie dzieje. Ten kubek tak naprawdę wystarcza na ponad 500 kubków jednorazowych, więc jest to bardzo trwałe tworzywo. No i co najważniejsze, no nie pozostawia po sobie śladu, ponieważ można go w 100% recyklingować, można z niego wykonać albo znowu kubki, bądź doniczki, czy otwieracze do butelek. Jest masę różnych fajnych zastosowań. Tutaj też się dowiedziałam, że to jest kauca na ten kubek, więc jeżeli już będę chciała go oddać, po prostu jest zwrot pieniędzy. Myślę, że to jest rewelacyjne i pierwszy raz się z tym spotkałam. Ten pomysł przywędrował z Krakowa, Take Cup. Pracowali nad projektem około 3 lat. Przychodzę już od paru lat, praktycznie codziennie po kawę i bardzo się cieszę, że zdecydowali się wprowadzić kubki wielokrotnego użytku. Mam nadzieję, że większość lokali w Opolu weźmie przykład z tego miejsca. Chodzi o to, żeby ten kubek był cały czas w obiegu. Wtedy to ma sens. Wtedy będzie te kubki jednorazowe będą po prostu eliminowane.